ocena przez pana tego dzisiejszego drugiego sparingu? No więc mieliśmy trochę problem z realizowaniem założeń, z wyprowadzeniem przede wszystkim, z otwarciem gry od bramki i wyprowadzeniem takiej kontrolowanej akcji. Natomiast no gdzieś tam mimo wszystko te sytuacje stwarzaliśmy. Oczywiście przeciwnik również miał swoje. Myślę, że w pierwszej połowie dwie bardzo dobre sytuacje wykreowaliśmy, nie udało się zamienić na bramkę. Natomiast no, wyszliśmy na drugą połowę zdecydowanie lepiej nastawieni, zaczęło się to składać. Natomiast no, meczu nie wygrywa się mimo prowadzenia w 60 minucie, tylko trzeba dograć go do końca. Tak? No, zdecydowanie ja mam wrażenie, że tutaj strefa mentalna i to niezależnie od tego, kto na boisku jest aktualnie, to strefa mentalna jest nie tyle słaba, co nastawiona na to, że to samo się wszystko stanie, tak? Nie chcieliśmy już pracować, chcieliśmy ten mecz dograć, dotrwać go do końca. W taki sposób to niestety będzie się kończyło tak jak dzisiaj, tak jak teraz.